Cześć, cześć moi drodzy. Jest godzina dokładnie 5:45 i zaczynamy tego vloga. Vloga wakacyjnego, ponieważ jedziemy do Turcji. Ja się wykąpałam, zaraz staje reszta rodzinki. Jestem taka zmęczona po tych paru dniach, że po prostu nawet nie chcę mówić. Trochę się pomalowałam, żeby wyglądać. Później sobie makijaż zmyję w samochodzie. No i co? I zaczynamy drogę, jak co roku, do Turcji. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobać vlogi. Boże, tak zmęczona, że nie mogę znaleźć słów po prostu. Tak, przed tym vlogiem widzieliście jeszcze vloga z Niemiec, którego nagrywałam. A teraz będziecie oglądać vlogi z Turcji. Nagrywam moją kamerą, która jest do vlogów typowo, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Także zaczynamy wakacje. Moi drodzy, mamy pierwszą naszą przerwę od drogi. Przejechaliśmy ponad 500 km i zawsze się tutaj zatrzymujemy. W Austrii, w takim mieście Losdorf się nazywa. I zjeżdżamy dosłownie z autobanu leciutko i jesteśmy w McDonaldzie, więc zawsze sobie tu robimy przerwę, jemy coś, a później tankujemy, bo tutaj są też dwie stacje benzynowe. Także od wielu, wielu lat właśnie zatrzymujemy się zawsze jako pierwszą przerwę w tym Losdorfie. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o drogę, to na razie jest dużo aut. Nie ma jakichś korków ani nic w tym stylu, ale jest dużo aut na autostradzie i mam nadzieję, że nie będzie tego na granicy tak takich dużych korków, ale widać, że dużo osób zmierza w stronę Turcji, no bo się widzi tych Turków jednak w samochodach, że jadą. Zrobiło się ciepło, bo było wcześniej chłodno. Jest godzina 13:12. Także wyjechaliśmy nie o tej godzinie, co planowaliśmy, bo się nas ciocia zatrzymała i w ogóle tam na Instagramie mogliście zobaczyć już, że ciocia płakała. Tak, pożegnali nas, Dragana też była, wujek i kuzynostwo pożegnali nas i żeśmy pojechali. Nie nagrywałam Wam drogi, bo nie chcę Was zanudzać, bo jeszcze będą pewnie dwa dni i chciałabym zrobić jeden dłuższy filmik z wyjazdu, z drogi, więc mówię, nie będę tam jakichś urywków nagrywać i tak jadę przez autostradę, więc co tam można zobaczyć. Tak, uciekam teraz, wszyscy idziemy, później zaraz zjemy, zamówiliśmy jedzenie, pójdą wszyscy do toalety. No i tak, moi drodzy, także za chwilę się do Was odezwę jeszcze raz. Zjedliśmy sobie, byliśmy w toalecie i teraz tankuję i myję szybę. Cześć, Juneczko, tak. Szoruje szybę. No to wiecie, te owady, to jest ich pełno. O. Jedziemy tak do Turcji, czy mamy o 2500 km. Ulala, no. Tutaj jest bardzo fajnie, nawet ten McDonald's miał taki właśnie widok, jak tutaj możecie zauważyć. Teraz hakiem przejdzie. Właśnie na takie pola i góry. Jeszcze mamy trochę drogi za sobą. Przed sobą. Do sobą to mamy 500 km. Moi drodzy, jesteśmy teraz na Węgrzech. Będziemy teraz przekraczać granicę Węgry-Serbia. Jak widzicie, no jest korek, ale bardziej stoją tutaj takie tiry. Mieliśmy drugą pauzę właśnie na Węgrzech. Przed granicą Rożkę. 14 km przed mieliśmy pauzę. I teraz jedziemy. Ponoć czekają po pół godziny, więc no nie ma tragedii. No ale przypominam, że mamy czwartek. Dziewczyny się bawią. I no, nie ma tragedii. Teraz Wam dam relację i powiem Wam, ile czekaliśmy. Moi drodzy, my już się zbliżamy do granicy tureckiej. Ponoć padł system, z tego co słuchamy przez radio. Padł system i się zrobił trochę korek. Ale za chwilę Wam wszystko nagram. Najważniejsze, że się zbliżamy. Tu na nawigacji mamy jakieś pół godziny chyba.
No nie wiem, nie znam się. Dobra, nieważne. 25 km nie napisałam. Ale jak ja mówię, że będziemy za 10 minut, także... zbliżamy się. Jeśli chodzi o drogę, to nie było tak źle. Przez Bułgarię się trochę ciężko jechało. I przez Niemcy i Austrię, bo sporo było tych samochodów. Teraz mamy 28 stopni, nie ma takiej tragedii. Chcieliśmy zatrzymać się we Tirne tak jak zawsze, ale stwierdziliśmy, że nie ma potrzeby, zjedliśmy sobie, bo mamy dużo jedzenia. I dopóki nie będziemy głodni, to będziemy chcieli jechać jak najwięcej, żeby nie zastała nas noc. Możecie słyszeć też w radiu mówią, właśnie tam oni się komunikują i pomagają wszystkim, znają całą trasę, jak się zalogujecie i tak dalej, wiedzą gdzie jesteście, gdzie macie jechać, jak nie wiecie czegoś, to jest flaga Bułgarii. Tam jest flaga Turcji. Gdzie jest flaga? Tam w oddali już widać flagę bułgarską i turecką. Trzy flagi są. Bułgarska, turecka i Europy. Tutaj śpiąc kierowcy, sorry, to nie jest turecka flaga. Europejska, bułgarska i nie wiem jaka, co to za flaga. Chyba tego tutaj osiedla tirowego. Hotel. O, jak w Dubaju. O mój Boże. Tutaj też czekają tirowce. No i jest, zbliżamy się do granicy. Tutaj nie mogę nagrywać, bo jest zakaz. I teraz mamy problem, bo tak jak mówiłam, system się zawalił. Przejechaliśmy przez granicę bułgarską. Tam jak widzicie już w oddali jest napisane Turcja. No ale czekamy, nie wiadomo kiedy system zostanie włączony z powrotem. Jak słyszycie, ludzie zaczynają się już niecierpliwić, bo nie wiedzą niektórzy co się stało. My przez te radio słyszeliśmy właśnie, że padł system, a większość ludzi nie wie o tym i nie wiedzą co się stało, że turecka granica nie wpuszcza ludzi do Turcji. Słyszycie jak krążą? A my po prostu wiemy, że system padł. Zobaczcie, naprawiają system. Weszli na ten dźwig. Starają się naprawiać system. Niestety stoimy już chyba z godzinę. Poczekaj moment. I zrobiliśmy tutaj... Jesteśmy prawie w Turcji. Wieczorem będziesz robić. Rozmawiam teraz. Możesz chwilę? Poczekaj. Dziewczyny tutaj jedzą. Pójdziesz później. Tu jest Anis i zrobiliśmy tutaj, rozłożyliśmy siedzenie tak po całości, żeby Haka mógł się zaraz położyć. Nie! Idź, no idź, bo marudzisz, Boże. Najgorsze jest to, że nie dosyć, że jest upał, to jeszcze marudzące dzieci w samochodzie. Dziękuję. Idź. Dobrze. Także siedzimy, ja zaraz siądę za kierownicę, bo to i tak się nic nie rusza. Stoimy między Bułgarią a Turcją. No słyszycie, co się dzieje. Ein Skin für Edgar Tata. Dobra, moi drodzy, coś się ruszyło w Turcji na granicy. Zaczęli wpuszczać nas. Jest taki korek niemożliwy, aż do samej Bułgarii i jeszcze chyba z 10 km dalej. Hakan poszedł do free shopu kupić papierosy, a ja powoli stoję w tym korku i ruszam w stronę granicy tureckiej. Słucham. Co chcesz? Nie wiem, czy to znajdziesz teraz. Żeśmy rozłożyli dzieciakom, wiecie, fotele, to tamto, bo będziemy tu trochę stać, więc dzieci są... Po prostu chodzą sobie po samochodzie, no. Co będziemy ukrywać? Cześć! Eni, weź zobacz tutaj, czy nie ma chipsów dla Eli. Tutaj powinny być. Eli, tu teraz... O, może znajdziemy. Masz. Także... Koszmar. Zawsze co roku nam się coś przydarza. Jedynie w trakcie koronki nie było nic, bo nikogo nie było na drogach. A tak to... No jest ciężko, niestety. Myśleliśmy, że będzie wszystko ok, bo nie staliśmy na innych granicach długo, a tu się okazuje, że jednak ta-dan, ta-dan. No, dobrze, jedziemy. Ich bin deine Lehrerin. Wie sie dich
person is. Przejechaliśmy w końcu turecką granicę, jedziemy w stronę Edirne, no i w stronę domu. Nie wiemy, czy uda nam się przejechać 1200 km, żeby dojechać do Maraż, raczej wątpię, bo jesteśmy zmęczeni. Długo staliśmy na granicy, bo jakieś 5 godzin, ale to właśnie z przyczyn tego systemu, że padł, a później i kontrole, i źli Turcy, i w ogóle awantury na granicy takie, że masakra w ogóle. Także ruszamy teraz w stronę domu. Ile uda nam się przejechać, to uda, a ile nie, no to gdzieś się zatrzymamy po prostu i tyle. No, nawet z tych nerwów, z tego wszystkiego nie jesteśmy głodni. Dzieciaki zjadły to, co było jeszcze w torbach. A my po prostu kawa i ruszamy dalej. Moi drodzy, jesteśmy gdzieś, gdzie jesteśmy, Elka, bo ja też już nie skupiłam się. Za Istambułem troszeczkę, jedziemy w stronę Bolu, tak mi się wydaje, tak. Chłopcy chcieli do toalety, poszli do toalety, Elif się przebudziła, ale też chce iść, to zaraz pójdziemy. Strasznie duży ruch, wszędzie jest dużo aut, naprawdę jest bardzo dużo aut, dużo obcokrajowców, dużo Turków. I trzeba naprawdę uważać na drogach. Przejechaliśmy most, jak widzieliście. Zawsze kameruję, co roku jak jedziemy, co roku kameruję most, tak jak, nie wiem, jakbym pierwszy raz w życiu przez niego jechała, no a gdzieś tak na pamiątkę, sentymentalnie po prostu go nagrywam. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć, moi drodzy, że mam ochotę zjeść coś dobrego. Dobrego, jakąś taką pyszną zupę, chociaż na dworze jest gorąca, ale taka zupka pyszna, jakieś mięsko do tego. O. Teraz może by ktoś nam nie uwierzył, że w Turcji o tej porze roku pada deszcz, ale zobaczcie, jak jest zachmurzone niebo i pada. Jesteśmy w okolicy Bolu, tutaj zazwyczaj tak jest, są ostre zimy też, ślisko jest, dużo wypadków, dużo mgły w różnych porach roku. No i pada deszcz, tak. Tam było 30 ponad stopni przy granicy, a tutaj pada deszcz. Przyjechaliśmy tutaj do restauracji. No i... Aha. No i chcieliśmy się zatrzymać, tak jak większość tutaj aut, na niemieckich blachach i różnych tam z Austrii i tak dalej, na spanie. A tu show takimi starymi autami. Będą chyba wyścigi robić, nie wiem o co chodzi, ale zobaczcie, jaka tam grupa w ogóle jest ludzi. Takimi autami przyjechali, super, że... No, takie po prostu auta do wyścigów, o, słyszycie?
My chyba nie pośpimy za bardzo gdzieś tutaj, bo ja to i tak nie chcę spać, ale chciałam, żeby Hakan się trochę przespał, bo dzieciaki też pousypiały i mówię dwie godzinki i ruszamy dalej. Po prostu tak, żeby na chwilę odpocząć. Proszę. Moi drodzy, jesteśmy 600 km od domu. Zatrzymaliśmy się w restauracji, zjedliśmy w restauracji i przekimaliśmy się chwilę w samochodzie. Zrobiliśmy z tyłu duże łóżko i wszyscy wygodnie żeśmy się położyli. Także było bez problemu. Nie mogliśmy znaleźć po drodze tutaj żadnego hotelu. W ogóle tragedia jakaś. A jak jest jakiś hotel, to po prostu nie ma parkingu strzeżonego i z tym jest też problem, bo jest, no nie oszukujmy się, dużo złodziei. No. Trzeba bardzo uważać i ja szczególnie, jeśli jest auto na obcych blachach, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Są tacy, którzy lubią się pokusić, no. I tak, co teraz? Hakan poszedł kupić coś do picia, kawę czy tam sobie energy drinka i ruszamy w stronę Karaman Maraş. Powiem wam, że co jest fajne na stacjach w Turcji, że nie trzeba sobie samemu tankować samochodu, tylko podchodzi do ciebie ktoś ci to zatankuje, komu zapłacisz, nie musisz wysiadać nawet z samochodu, żeby iść do kasy i zapłacić. I zapłacić kasę. W ogóle tutaj w Turcji życie tętni 24/24, naprawdę. U nas na wiosce to już godzina 8, już nikogo nie ma. A tutaj po prostu cały czas, ja mało co spałam, bo ja tak tylko kimałam, żeby patrzeć co się dzieje. I naprawdę to cały czas był ruch, auta, to tam ktoś przyjeżdża, w ogóle dużo aut na obcych blachach, koło nas stało dużo aut na niemieckich blachach, na australijskich blachach z Austrii, bardzo duży aut i ludzie po prostu spali 2-3 godziny i ruszali dalej. Proszę, jak oni krzyczą strasznie. Także moi drodzy, tak to wygląda. I co dalej chciałam wam jeszcze powiedzieć? No tak, teraz zobaczymy, jak będzie wyglądać droga do Maraş. Strasznie jest tutaj zimno, w ogóle widzicie mnie, że ja siedzę w bluzie, a w Maraş jest 45 stopni. Tu w tej części właśnie Bol, Ankara, Naza, Istanbul też już było chłodniej, bo w Edirne było 33 stopnie, a w Istanbule już było 28 i spadało w dół. A w Bolu i właśnie tutaj w Ankarze jest naprawdę zimno, a szczególnie wieczorem, bo ja wam powiem ile jest stopni teraz, 17 stopni, tak jak u nas w Majlis. Ja tu gadam, oni na mnie patrzą, o mój Boże, do kamery, ale dobra, no nieważne. Jestem, nie że obolała, ale lekko powiem wam taka zmęczona. Patrzę na rejestrację oczywiście samochodu, a nasza rejestracja niemiecka i jeszcze z napisanym do tego Kurt. A Kurt to oznacza taki... Kurt to też może być Kurdowie, albo Kurt to też oznacza wilk. Także no, faceci oglądają, jak gadam do was, oni oglądają mi auto. To jest najlepsze, nie? Kiedyś mieliśmy taki przypadek, gdzie byliśmy właśnie w górach i staliśmy niedaleko swojego samochodu. A facet, który nie wiedział, że my jesteśmy właścicielami naszego samochodu, po prostu stanął i jego żona robiła mu zdjęcia. On się opierał do tego samochodu. Boże. No a my się śmialiśmy, staliśmy obok i nic nie gadaliśmy, że to nasz samochód, żeby nie krępować tego faceta, nie? No zrobić to pamiątkowe zdjęcie. No. Także uciekamy do domu, gdzie ten mój Hakan jest. Uciekamy, bo już jestem tak... Chciałabym po prostu się położyć w łóżku, o, że tak się wyrażę. No, dobra, moi kochani, widzimy się w trakcie drogi, facet się do mnie patrzy. Będę do was nagrywać w trakcie drogi jeszcze i no, i zobaczymy. Także, trzymajcie się. Moi drodzy, to ja, mój Boże, psy czekają. Zatrzymaliśmy się w miejscu, teraz, za chwilę wam pokażę, gdzie to jest taki jakby przystanek autobusowy. I my w zeszłym roku tutaj staliśmy, dosłownie w tym samym miejscu, gdzie stoimy teraz. I w nocy chcieli nas okraść. Facet się zbliżył do auta i zaczął szukać bagażniku, ja nie spałam. Zaczął szukać, gdzie może otworzyć. Próbował, wiecie, chwycić, czy może auto samo otworzy bagażnik. I szukał. Ja w ostatniej chwili właśnie włączyłam silnik, nacisłam...
start, włączyłam silnik i facet uciekł, aż się kurzyło. No to, że wszyscy się patrzą na nas, bo tutaj taka mała wioska jest, tak wiecie, podjechaliśmy. Jest tutaj sporo ludzi, ale no wiadomo, owce, blachy, bagażnik na dachu i w ogóle, no, co tu się dziwić, że ludzie patrzą. A tu już się zaczyna robić powoli ciepło. Znaczy, ja może wyjdę, wam pokażę za chwilę tutaj. Już nie wiem, czy chcę wychodzić. Psów tu pełno. Jak wiecie, albo i też nie wiecie, któregoś roku to chyba były koronki. Korona wtedy była. Jak jechaliśmy do Turcji, psy nam wyskoczyły i nie mieliśmy jak uciec samochodem i żeśmy uderzyli w jednego psa. To było straszne po prostu. W tym roku mamy kamery na całe szczęście w samochodzie całym. Też mam, tylko że ta kamera, żeśmy jej nie ustawili, ona co jakiś czas sama automatycznie usuwa filmiki, a fajne rzeczy się działy po drodze i jak uda mi się to wszystko wrzucić na laptopa, to będziecie mieli się z czego pośmiać, także. Patrz, sprząta, ja nagrywam. O, dobra, może uda mi się coś tutaj nagrać dla was. Tu jest taki budynek, moi drodzy. Tam stoją autobus, nie będę pokazywać. W tym miejscu staliśmy w zeszłym roku. Oczywiście jak psy już latają. No, taki o. Nawet spory, spory. Więc, o, tu są autobusy. Także tak, taka strefa autobusowa bym powiedziała. Tutaj nawet jest napisane, że jest też hotel, jakiś butik, titat. Ponoć jest tutaj bezpiecznie, bo jest też, jak to się mówi, ochrona, której nie widać. W nocy też jej nie było widać. O, mam sprzątający. Także tak to się tutaj prezentuje. Co jest jeszcze takie ciekawe, chciałam wam powiedzieć, że w Turcji pogoda jest zmienna. Znaczy się nie we wszystkich strefach, bo na przykład, zobaczcie, jechaliśmy przez Bolu i Ankarę i tam były takie deszcze, tak padało, było chłodno, było to dosłownie jak teraz w tym momencie w Niemczech u nas, bo w Niemczech też były właśnie i deszcze i nie było upałów. Zaś strefa, gdzie jest Antalya, Alanya, Marmaris, tam po prostu są upały. U mojej teściowej jest po 45 stopni, a zaś Karadeniz, czyli Morze Czarne, tam też jest tak właśnie europejsko. I raz są deszcze, raz jest cieplej, raz jest chłodniej. Teraz widzę, że ktoś tutaj się też w busie rozciąga i śpi w busie. Także no, różne strefy ma Turcja i na różne strefy ciepła jest podzielona. I to da się zauważyć, jak się jedzie samochodem przez całą praktycznie Turcję i to było odczuwalne. Wysiedliśmy do tej restauracji i moje dzieci: mama, jak tu jest zimno. Także mieliśmy bluzy i tak dalej. Ja nie miałam, znaczy się hakana mam, bo to w ogóle mam na sobie jeszcze Jasina, bo tak się pospierałam, bo dzieci wszystkie poduszki pozabierały. Oj, moi drodzy. Chciałabym wam tutaj pokazać też trochę, ale widzę, że tutaj też dużo tych pań takich bardzo mocno za kapturzonych, jak ja to mówię. Stary budynek. To tam krzyczy. Do autobusu mają się szykować. No, tutaj pan też wstał. Trawy tutaj nie ma, trawa tu jest wypalona, tu już jest coraz cieplej, bo ja mówię, zbliżamy się do okolicy Kayseri. A do domu mamy jeszcze jakieś ponad 300 coś kilometrów, także no jeszcze mamy spory kawałek. Ale na autostradach, jak tylko wyruszyliśmy, to praktycznie byliśmy sami. Ja mówię, to chyba to jest taka pora, gdzie ja będę mogła się poruszać samochodem po Turcji. Wszystkie będę budzić z rana, teściową, wszystkich wstawać, jedziemy teraz, bo później już będą takie korki, że Judy chyba nie ogarnie tej jazdy z Turkami. Nie, strasznie, niebezpiecznie jeżdżą, Boże. Ja nie wiem, no... Jak można tak jeździć, tak szaleć na drogach i no nie dziwota, że to tyle ludzi ginie na drogach i tyle jest wypadków codziennie i jak ktoś nie potrafi naprawdę trzymać się zasad drogowych, no to niestety, ale tak to jest. No. Mam nadzieję, że moje auto wróci całe do Europy. Trzymajcie kciuki, moi drodzy.
Dobra, wysiadam z samochodu, żeby wam tak mniej więcej trochę pokazać, jak to wygląda tutaj. To jest taki budynek tutaj i tam stacja. Śmierdzi jakoś tak dziwnie. A co, chciałam wam jeszcze coś powiedzieć. I wiecie co? Zapomniałam, że chwilę myślałam o tym. A jak mi się przypomni, to wam zaraz powiem. Także o, tak to tutaj wygląda. Taka nie... O, stara... o, już wiem, co miałam powiedzieć. Coś o toaletach. Ale to wam... He? Jap? Kawy. Te. Hakan przyszedł jeszcze kupić kawę. Co, na temat toilet chciałam wam powiedzieć, tureckich. Są też normalne toalety jak wszędzie, ale są też w takich rejonach Turcji, gdzie nie ma tych normalnych toalet. I właśnie do takiej trafiłam, byłam zmuszona. Z tego względu, że jadę i w środę dostałam niestety okres. No i wiecie, jak to się wiąże z dwudniową drogą. Więc ta toaleta była mi potrzebna co chwilę, że tak się wyrażę. No i w momencie, gdzie już musiałam iść do tej toalety, a nie było normalnych klozetów, skorzystałam. Moja Eli powiedziała: mamo, absolutnie ja tutaj nie skorzystam z tej toalety. Ja musiałam skorzystać z tej normalnej toalety. I to się zdarzało już czasem, były przypadki. Ja z niej nie umiem korzystać, że tak się wyrażę. I powiem wam, że ja nie wiem, jak oni to robią. Ja wyszłam taka wściekła z tej toalety, bo normalnie ten mocz pryskał po nogach. Ja się pytam mojego męża, jak to jest możliwe, że one się tak potrafią załatwiać, że wszyscy się tak potrafią załatwiać i że się tego nie brzydzą. A on mówi, że to są lata, że to jest ich kultura i to są lata praktyki. No ja mówię, no to super, bo ja mówię, całe nogi musiałam mieć, bo miałam, to jednak pryskało, to jakby nie patrzeć ten mocz, nie? I zawsze jestem przerażona tymi toaletami, które to są po prostu, które facet przyszedł też tutaj jest. Pewnie sobie myślę, w jakim ona wariatka języku gada do tej kamery, nie? No. No ja się widzę, że ja się krępuję już, a już tym bardziej, że już od czasu jakiegoś tam nie nagrywałam. Znaczy tak często, jak powinnam. Jaki piesek malutki biegał. No właśnie to jest to, że Hakan gdzieś tam usłyszał w wiadomościach, że w Turcji jest 10 milionów psów. To praktycznie wszystkie na wolności. Potraficie sobie to wyobrazić? Niektóre, tak jak Holandia, ma ileś tam milionów tylko ludzi, a tutaj psów więcej niż w Holandii ludzi. Ja bym poszedł kawę kupić jeszcze, bo my śpimy dosłownie. Zaraz wam pokażę pieska. Nie wiem, czy zobaczycie, tam taki sobie malutki biega. Jezuś. Moi drodzy, właśnie zatrzymaliśmy po 150 km na stacji benzynowej. Jak widzicie. Bo po prostu tak padnięci, że nam ciężko jechać. Musimy się przewietrzyć trochę, trochę złapać, wiecie, świeżego powietrza i wtedy będzie ok. Ale powiem wam, że jeszcze dalej jest chłodno, ja nie wiem. Teściowa mówiła wczoraj, że w Marasz no, były upały po 45 stopni, ale się też ochłodziło trochę, także zobaczcie, jakie niebo jest. A już chyba przekroczyliśmy Kajsery, tak mi się wydaje, bynajmniej nie mam pojęcia. Dobra, nie przekroczyliśmy jeszcze miasta Kajsery. Jesteśmy w mieście Kajsery i uwierzcie albo nie, zobaczcie, pali się ta pomarańczowa lampka, która może oznaczać wszystko. Mógł się odłączyć jakiś kabel, mogło się coś tam przepalić i właśnie Hakan teraz sprawdza i będziemy musieli dojechać do domu i szybko iść do mechanika. Jesteśmy w mieście Goksum, które też należy tak do Karaman Maraż i powiem wam, że jeszcze jest dużo budynków, które są popękane, zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale jeszcze nie zburzone, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądać Maraż za chwilę. Będziemy w Maraż dokładnie za 52 minuty. Także wam pokażę, jak to tam wygląda. I za nabię, poniżej. O, już wyjeżdżamy z Goksu. To jest, o, nie wiem, czy widzieliście. Także naprawdę stoją jeszcze budynki, które są niezburzone. I w takim, na głównej ulicy, także no niebezpieczne. I szyby mają i to, i tamto. Aż dziwne, że to jeszcze stoi po takim czasie. Zobaczcie, ile owieczek, czy to kuski. Kuski są. Jeszcze nas kontrolowała policja oczywiście po drodze, jak to przystało. No, że jedziemy teraz na Maraż. Jesteśmy w tunelu, ale nie wiem, ile ma kilometrów, bo nie spojrzałam na tabelę. Ale bardzo długie mają niektóre te tunele, po parę kilometrów właśnie.
i tak strasznie ciemno tutaj jest, tak, tak nieprzyjemnie. Jedziemy, zobaczcie, Blueland jest. O, i tu jest ten Euro 2023, chyba to się nazywało, czy jakoś inaczej, nie pamiętam. To? Czogizel. Zobacz ile wody, przyjedziemy tutaj, Elif, zobacz. Czogizel. O, tu widać. O. Tu mieliśmy wynająć sobie kiedyś taki domek pandelowski i w końcu zrezygnowaliśmy. A tutaj co jest? Domki takie, kontenerów. Jesteśmy Warasz. A drugi przyjedziemy też tutaj palec zjeść? A, jeszcze są kontenery po trzęsieniu ziemi, zobaczcie. Tam też właśnie były te kontenery. Zobaczymy zaraz, jak wygląda miasto. No. Jeszcze pewnie dużo jest tutaj do zrobienia. To się jeszcze nie skończyło, ani budowa, ani rozbiórka. Jeszcze zobaczymy. Jedziemy zobaczyć jeszcze, za czym są pozostałości, tu nikt nie mieszka. Jeszcze nikt nie zburzyli tego budynku, zobaczcie, jeszcze stoi cały popękany. Tutaj tak samo, jest tyle domów zniszczonych i tyle do zburzenia, że to nie... Mówili, że w pół roku postawią wszystko, ale nie ma nawet takiej opcji, zobaczcie. W zeszłym roku stał, w tym roku też stoi. Nowy budynek, jeszcze nikt w nim nie mieszkał, do rozbiórki całej. Zobaczcie. Popękane. Zobaczcie. Tu było kiedyś zoo, później postawili budynki i też do rozbiórki. To było, postawili budynki i szkołę prywatną. To stoi tak jak stało, też nic z tym nie zrobili. Nie dokończyli budowy, ani nie rozebrali tego. Elif, słucham. Bo Turcy kochają flagę, kochają swój kraj i dlatego jest tak dużo flag, wiesz? To jeszcze musi dużo, ale w ogóle jest tak bardzo mało aut, tak. Tam. Czy jaki ładny budynek nowy? Tutaj chyba powyburzali budynki. Stawiamy coś nowego. Tak wam teraz nagrywam, bo później ja będę prowadzić auto, więc nie będę miała jak za bardzo kamerą wam tutaj operować, bo musiała się skoncentrować na drodze. No, dzisiaj nie mam dużego ruchu, o, tak teraz, bardzo mało aut jest na drodze dzisiaj. Tak, sam raz dla mnie do prowadzenia samochodu. Zobaczcie tutaj te budynki, jakie popękane.
Nie wiem, czy ktoś mieszka. Nie, zobaczcie, nowe budynki były na sprzedaż i tutaj nikt nie mieszka. Zobaczcie, nikt nie mieszka. Zobaczcie. Niezburzone jeszcze ani nic. Pewnie albo będą naprawiać, może albo będą musieli zburzyć. To jest tyle do zburzenia, że powoli to idzie. No. Tam zaraz kawałek dalej zobaczcie. Tu gdzie te kontenery stoją, to były kiedyś bloki. Więc ludzie mieli gdzie pracować, postawili kontenery. A tutaj był naszej cioci, tej z Niemiec. Były trzy budynki. Dwa się zawaliły, cioci był strasznie zniszczony i musieli to usunąć. I teraz nie ma nic, czekają aż będą na tym miejscu budować budynki pod, po prostu. Zobaczcie, ten też jest jeszcze niewyburzony. Pod trzęsienia ziemi specjalne. Tu ktoś się hajta, wesele. Ten jeszcze nie wyburzony i stoi, zobaczcie, od roku czasu. Te trzy wyburzyli, czwarty jeszcze stoi. Dużo jeszcze takich budynków będzie po drodze. Jedziemy do góry. Do domu już jesteśmy. Nie do domu. Do domu jedziemy. Nie, jest nasz dom. No jest nasz dom też. No, tak, kurde, spij pilot. No. 32 stopnie jest jak na razie. Tam było 17 w Ankarze. No. Tu jest bazar. Raz w tygodniu. I jesteśmy. Aha. Ja się już nie mogę doczekać. Jeszcze minuta. Gdzie jest mój telefon? Ja nie wiem, Jacin, gdzie są twoje telefony. To, no, tutaj u mnie jest. Tu na, w tym meczecie też się ta góra łamała, spadła. Nie ma góry. Taka mi mówi, jak mam jeździć później, jak na co mam uważać. Tutaj. O, ten budynek, co baliśmy się, że się na nas zawali, dalej stoi niezrobiony. Nic w nim nie jest. Ja kupę milionów chcieli sprzedać, chociaż ktoś tutaj mieszka. I dalej jest mi... No, 7 milionów. I dalej stoi, zobaczcie. Trochę go zreperowali, dalej są popękania. Możecie się cofnąć do filmików i zobaczyć. A tutaj jesteśmy. Mama już czeka na dole. O, jesteśmy. Na parterze to z tymi kratami jest nasze mieszkanie.